Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z GOK-iem. Witam serdecznie dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Dzień dobry. Witam wszystkich po raz kolejny na warsztatach online prowadzonych w czasie ferii z GOK-iem Zimowe rozmaitości. Na dzisiaj przygotowałam dla Was takie śnieżne kule, można to nazwać też magiczne słoiczki, ponieważ jest tu jakaś figurka, jest wsypany brokat, gwiazdki i wyglądają jakby były magiczne. Może przystąpmy do tego, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Więc warto przygotować sobie słoiczki o różnych kształtach i różnej pojemności. Jakieś figurki, na pewno dzieci mają dużo z takich jajek niespodzianek. Może ktoś ma jakąś ceramiczną, może aniołek nam się przyda. Warto też zaopatrzyć w takie małe choineczki, ale można też taką choineczkę wykonać samemu. Wystarczy nam kawałeczek obciętej gałązki ze sztucznej choinki i obcinamy sobie igiełki. Formujemy sobie na przykład sosnę albo jodłę i wykorzystamy ją później do zrobienia naszych magicznych słoiczków. Myślę, że taka choineczka będzie fajnie wyglądała w jakimś dużym słoiczku. Teraz przystąpimy do wykonywania po kolei. Jeszcze może wspomnę, co to jest za kula. Ta kula ma już bardzo, bardzo dużo lat, bo około 40. Dostałam tą kulkę od swojej koleżanki. Bawiły się nią już moje dzieci, teraz już się bawią moje wnuki i zawsze chętnie, jak przychodzą do mnie, to bawią się tą zabawką. Więc myślę, że fajnie, jeśli sobie zrobicie z jakimiś ulubionymi figurkami sami takie magiczne słoiczki. Może weźmiemy tym razem taki słoiczek. Niski, więc będziemy musieli dopasować jakieś niskie figurki. Może zrobimy sobie takiego narciarza. Tu jakąś choineczkę postawimy. O, troszkę musimy tutaj popracować. I damy jeszcze pieska. To wszystko musimy teraz przykleić gorącym klejem do podstawy denka zwykłe od naszego słoiczka. Może najpierw przykleimy narciarza. Jeszcze możemy zrobić tutaj z kleju taką górkę, którą obsypiemy klejem na gorąco. Proszę, tu będzie nasza choineczka. A tu damy jeszcze pieska, który towarzyszy chłopcom na nartach. Myślę, że wystarczy. Weźmiemy jeszcze w słoiczku sztuczny śnieg, obsypiemy sobie tutaj, póki klej jest gorący i nam się przyklei, będzie takie śnieżne. O, wystarczy. Poczekamy chwileczkę, aż się przyklei. Nadmiar możemy sobie strzepnąć na karteczkę. O. I już. To jest nasza podstawa. Teraz musimy wlać wodę, a do wody musimy wlać łyżkę gliceryny. Glicerynę wlewamy po to do wody. Najlepiej użyć wody destylowanej, żeby zwiększyć
lepkość cieczy, która będzie utrzymywała dłużej unoszący się brokat lub gwiazdki, które sobie wlejemy, sypiemy do naszego słoiczka. Nie musimy mierzyć, tak możemy też na oko, ale warto tej gliceryny łyżeczkę wlać. Teraz wsypiemy sobie jakiś kolorowy brokat. Może użyjemy, tutaj mamy takie mniejsze słoiczki. Troszkę niebieskiego może, żeby było tak bajecznie. Jeśli nam się koreczek urwie, to nic nie szkodzi, możemy go wetnąć do środka. I może jeszcze troszeczkę gwiazdek. Widzicie, to wszystko się unosi na górze, bo nasza ciecz jest zagęszczona przez glicerynę. Jak wymieszamy to wszystko, powoli będą nam opadać drobinki na dół. Teraz wystarczy, sprawdzimy, czy klej już zastygł. I oj, chyba ta choinka przesadziłam. Miałam przygotowaną taką krótszą, bo widzę, że ona nam się nie zmieści, więc możemy jeszcze odkleić, czasami się jakieś błędy zdarzają, albo obciąć. Myślę, że łatwiej nam będzie obciąć, bo ten klej jest jednak bardzo mocny. Myślę, że się zmieści. Obracamy i bardzo dokładnie przykręcamy. Sprawdzamy, czy się woda nie wylewa. Wszystko jest ok. Zobaczcie, tak wygląda już nasz magiczny słoiczek. Może troszkę za mało wody. Odkręcimy jeszcze. O, nie jest to takie proste. I dolejemy jeszcze troszkę wody, żeby te figurki były całe zanurzone. Myślę, że nam nie wycieknie. Troszkę nam się wylało. Proszę, już jest zakręcony słoiczek. Efekt jest bardzo fajny. Taka prawdziwa zima ze śniegiem, kiedy możemy pojeździć na sankach, na nartach. Zachęcam do wrzucenia swoich prac pod postem, pochwalcie się, jakie prace żeście wykonali. I zapraszam do oglądania kolejnych warsztatów na naszej stronie. Dziękuję.